Dzień dobry, witamy serdecznie z Mikołajek. Tutaj odbywa się 6. Europejski Kongres Samorządów, którego partnerem jest szczyt klimatyczny Together Air. I w ramach naszej obecności na tym kongresie rozmawiamy z Bartoszem Widomskim, prezesem zarządu firmy Cross Rental. Marka Cross nie wymaga szczególnego przedstawiania. Czołowy producent rowerów w Polsce, a nawet w naszej części Europy. Tutaj właśnie przed nami stoi rower tej firmy. Za chwilę o nim też porozmawiamy, ale ja chciałem zwrócić uwagę na nazwę Cross Rental. Co oznacza to słowo rental? Okej, Cross Rental to jest alternatywa dla benefitów na rynku pracowniczym. Chcemy wprowadzić rowery jako benefit pozapłacowy, rowery w charakterze najmu długoterminowego. Mamy już najem długoterminowy samochodów, teraz możemy mieć najem długoterminowy rowerów. Czy to jest tylko oferta w systemie benefitów pozapracowniczych, czy na przykład ja jako klient też mogę się do Was zgłosić i taką umowę najmu podpisać? Co do zasady, oferta jest dedykowana do firm i pracowników w danej firmie, przynajmniej na tą chwilę. Stworzyliśmy ten produkt po to, żeby dać pracownikom możliwość korzystania z rowerów takich, których do tej pory nie mogli sobie kupić, o których marzyli, bo co do zasady zazwyczaj kupujemy te rowery, na które nas stać, a nie tak, jakie byśmy chcieli mieć. Tak? Natomiast w tej wersji to pracodawca może gratyfikować swojego pracownika i miesięcznie opłacić mu korzystanie z takiego roweru. Przepraszam, to pracownik sobie wybiera, z jakiego roweru będzie chciał korzystać. Czyli w pewnym sensie zamiast samochodu służbowego chcecie, żeby pracownicy dużych firm czy mniejszych firm przesiedli się na rowery służbowe, tak? Zdecydowanie tak. Czy na przykład taki jak ten, możemy porozmawiać o tym rowerze, który jest tu z nami. Co to jest za model i jakie ma właściwości? To jest model Trans, jest to rower elektryczny. Zaletą tego roweru jest to, że ma trzy poziomy wspomagania. Czyli jeżeli do tej pory jeździliśmy tylko samochodem, bo baliśmy się na przykład zmęczenia bądź pracowaliśmy w garniturze, więc rower niekoniecznie był naszym wyborem, ten rower daje nam taką możliwość, ponieważ cały czas jednak pedałujemy, ale nas mocno odciąża, tak? Więc dojeżdżamy do pracy bez podu na czole, możemy zasiąść do pracy, natomiast jesteśmy już dotlenieni, pełni energii, tak więc całkiem inny start na początek dnia. Czyli to jest taki rower trochę dla kadry menedżerskiej, tak? Która może przyjechać niewykończona tak? Jeszcze, tak? Przedmieścia. Myślę, że każdy, kto mieszka w promieniu mniej więcej do 10 km spokojnie może rowerem dojeżdżać do pracy. Nie ma korków, tak? Coraz więcej ścieżek rowerowych, można z tego korzystać i pomijamy jeszcze jeden element, jakim jest parking. Tak. Właśnie, bo zaparkować w centrum Warszawy na przykład, no to graniczy z cudem, a parkingi firmowe no bywają rzeczywiście ograniczone tylko do top menedżerów. No więc właśnie, tak. Natomiast coraz bardziej rozbudowywana jest infrastruktura w biurowcach dotycząca rowerów, bo są parkingi rowerowe, ale również i są prysznice, są przebieralnie, więc dlaczego z tego nie skorzystać, tak? Czyli to jest krok w stronę czystego powietrza w dużych miastach? Zdecydowanie tak. Raz, że nie stoimy w korkach, po drugie zmniejszamy ślad CO2, tak więc i najważniejsze, dbamy o kondycję, prawda? No bo nie do przecenienia jest wartość roweru w postaci ruchu. Zaczynamy dzień od ruchu i kończymy dzień w pracy również ruchem. A zazwyczaj jest tak, że wracamy albo samochodem, albo komunikacją, czyli siedząc, znowu siedząc, tak? A można zamiast siedzieć w komunikacji, siedzieć w takim wygodnym siodełku, i prawdę mówiąc, dotrzeć do domu prawdopodobnie nawet szybciej. Właśnie, do jakiej prędkości możemy tym, na przykład tym cudem się rozpędzić? Nie mamy przepisów. Wszystkie, rozpędzić się pewnie możemy do takiej prędkości, jaką dają nam mięśnie, no bo na tym się opieramy, natomiast silnik w tym modelu wspiera nas do mniej więcej 26 kilometrów na godzinę. To jest związane z przepisami unijnymi, tak więc powyżej tej prędkości już wchodzi w grę tylko i wyłącznie praca mięśni. Natomiast rowerem można jeździć cały sezon. Przyznam szczerze, że w grudniu, w pierwszych dniach grudnia również jeździłem. Świetna pogoda była na początku grudnia w Warszawie. Nic tylko korzystać, tak? Wystarczy dobra odzież, którą też można w dzisiejszych czasach zakupić również w sklepie Cross, więc dlaczego nie?
No to co, zapraszamy wszystkich pracodawców do tego, żeby usłyszeli ten dzwonek i zaoferowali swoim pracownikom ofertę firmy Cross Rental. Markowe rowery, rzeczywiście, którymi pewnie wielu pracowników chętnie by się chciało przejechać, ale nie zawsze ich na to stać. Teraz w atrakcyjnej ofercie wynajmu. Gratulujemy pomysłu, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo i zapraszamy.